Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone, dzisiaj realizowane w studiu telewizji Trwam w Warszawie. Bardzo serdecznie witam gościa naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szczęść Boże, panie premierze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich, szczęść Boże. Pierwsze spotkanie w tej funkcji z widzami telewizji Trwam, panie premierze, po godzinie 16:00 uroczystość w Pałacu Prezydenckim, przyjęcie rezygnacji rządu pani premier Beaty Szydło, desygnowanie pana premiera na urząd prezesa Rady Ministrów, a zatem pan premier pozwoli, że w imieniu wszystkich widzów telewizji Trwam na początku tego spotkania złożę najserdeczniejsze wyrazy życzeń, pozdrowień i gratulacji. Dziękuję, dziękuję serdecznie. No, oby pan Bóg dał wystarczająco dużo sił, żeby służyć dobrze Polsce. To najważniejsze dla mnie. Panie premierze, 14 dni bardzo ważnych, tych zgodnych z prawem przed panem premierem na powołanie swojego rządu, wygłoszenie exposé, a także zdobycie zaufania parlamentarnego. Tak, choć chciałbym, żeby to się odbyło szybciej, żeby już na początku przyszłego tygodnia można było powołać Radę Ministrów praktycznie w bardzo podobnym czy niemalże identycznym składzie. Ponieważ na dobrą sprawę ja bardzo wysoko oceniam pracę ministrów i wszystkich moich kolegów, koleżanek z rządu i jeżeli będą potrzebne jakieś zmiany, to myślę, że nie trzeba ich robić pochopnie, tylko warto zastanowić się nad tym razem oczywiście z kierownictwem politycznym, które zagwarantowało, że dzisiaj możemy sprawować nasze rządy w Rzeczpospolitej. Czy ten najbliższy wtorek, o którym mówią media, jest datą realną, panie premierze? To jest bardzo możliwe rzeczywiście, jeżeli będzie uzgodnienie z panem marszałkiem, z panem prezydentem, z kierownictwem politycznym, to rzeczywiście chciałbym, żeby we wtorek wygłoszone zostało moje wystąpienie, moje exposé i wtedy mogłoby się odbyć głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów w nowym kształcie. O rekonstrukcji rządu mówiono już wiele. Niektórzy nawet mówili, że ten czas trwał zbyt długo, że jednak społeczeństwo było trzymane w swoistego rodzaju napięciu dotyczącym ewentualnej rekonstrukcji rządu, która ma nastąpić. Mówiono o rekonstrukcji, panie premierze, strukturalnej, personalnej. Jaka będzie to rekonstrukcja? Na pewno pewne zmiany strukturalne, tak jak wcześniej przede mną pani premier planowała, to z jej rad bardzo chętnie korzystam. Pani premier ma ogromne doświadczenie i spojrzenie na to, co się dzieje wewnątrz rządu, na eliminowanie tych barier międzyresortowych, które często są zmorą funkcjonowania administracji publicznej. Zresztą nie tylko w Polsce, ale mnie interesuje tylko Polska, więc tutaj będę starał się robić wszystko, żeby tych barier było jak najmniej. I rzeczywiście tak ukształtować współpracę pomiędzy poszczególnymi ministerstwami, resortami, żeby ona była jak najbardziej efektywna dla dobra Rzeczpospolitej, dla zapewnienia, że cele społeczne, które realizujemy, cele gospodarcze będą szły co najmniej tak dobrze jak do tej pory. Zmiana rządu, a zatem pytanie o przyszłość Polski. Pan premier wspomniał o tych celach, obszarach bardzo ważnych, podjętych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, o tych obszarach społecznych. Kładzie się obecnie także akcent, panie premierze, na rozwój gospodarczy Polski, ale także tak, na naszą pozycję na forum międzynarodowym. Tak, to jest bardzo ważne. No, tak jak w wojsku często dokonuje się takiego przegrupowania sił, prawda, w różnych sytuacjach, tak? Teraz kierownictwo polityczne właśnie takiego przegrupowania dokonuje i rzeczywiście chcemy, utrzymując ogromną uwagę i przykładając ogromną wagę również do spraw społecznych, angażując nasze środki, nasze siły w tematykę związaną z ludźmi, z rodzinami. Chcemy jednocześnie też jeszcze więcej popracować na arenie międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych nad odklejaniem tych różnych bardzo, bardzo krzywdzących, niesprawiedliwych łatek, które niektórzy próbują nam przyklejać. I oczywiście również nad sprawami gospodarczymi. Po 2 latach w jakiej kondycji finansowej i gospodarczej zarządów Prawa i Sprawiedliwości jest Polska, panie premierze? W bardzo dobrej kondycji. Może tutaj uchylę takiego rąbka tajemnicy w studiu i powiem, że jest wysoce, wysoce prawdopodobne, że będziemy mieli, ojcze redaktorze, rekordowy rok z punktu widzenia
przyrostu długu, ale od strony tej pozytywnej, czyli po dobrej stronie mocy, czyli ten dług albo przyrośnie w minimalnym stopniu, albo będzie wręcz oscylował wokół zera, podczas gdy przez poprzednie 20 lat, nawet w latach dobrej koniunktury, przed kilkunastoma laty, ten dług zawsze przyrastał, przy czym przypomnę, że wtedy też następowała wyprzedaż dóbr narodowych, naszych sreber rodowych, można powiedzieć. Pamiętał ojciec redaktor i wszyscy telewidzowie, że Polska miała jakąś własność, jak wychodziliśmy po 1989 roku z tej smutnej, smętnej i totalitarnej epoki PRL-u. Jakąś własność mieliśmy, chociaż wtedy osoby z naszego pokolenia czasami się z tego podśmiewały i mówiły, a wszystko jest społeczne, czyli to jest niczyje. Ale jednak, przepraszam bardzo, jakaś własność wtedy była w rękach Polaków w rozumieniu społeczeństwa. Później, tymczasem panie premierze, przepraszam, chciano nam mówić, że kapitał nie ma narodowości. Ale właśnie, może do tego za sekundkę zdążę przejść jeszcze, ale właśnie w latach 90. nastąpiło coś w rodzaju wywłaszczenia. Proszę zwrócić uwagę, jakiś paradoks, bo z historii pamiętamy, że po powstaniu styczniowym obce władze rosyjskie uwłaszczały polskich chłopów, natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z wywłaszczeniem do pewnego stopnia, bo dzisiaj żyjemy w takim okresie, w takim stanie w gospodarce, że znaczna część należy do kogoś innego. Więc my, nie mając tych zasobów z prywatyzacji, które przez poprzednie 20-25 lat poprzednie rządy niestety bardzo aktywnie z nich korzystały, i tak nasz przyrost długu będzie najniższy w historii III Rzeczpospolitej. To jest chyba najlepszy dowód na to, przyrost długu w miliardach, w absolutnych złotówkach, prawda? Nie w jakichś tam procentach mierzonych, coś do czego, tylko porównując pomarańcze z pomarańczami, mamy, na pewno będziemy mieli najniższy przyrost długu, a to jest wielki sukces, bo to oznacza, że nasze uzależnienie i od zagranicznego kapitału, i od długu w ogóle, bo żyć na kredyt, jak nasze babci mówiły, to czasami jest ryzyko, więc trzeba na to uważać. Na pewno od tej strony jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni w finansach publicznych. Również muszę powiedzieć, że mimo, że jeśli Sejm zagłosuje za nowym rządem ze mną w roli prezesa Rady Ministrów, to oczywiście niezwykle ważne będzie to, żeby kontynuować program uszczelniania. Tam mamy znakomitych ministrów, pana ministra Banasia, pana ministra Gruzę, panią minister Czerwińską i innych ministrów, pan minister Walczak, minister Cybulski, którzy bardzo się starają o uszczelnienie systemu podatkowego, i to dzięki temu, ojcze redaktorze, mamy dzisiaj właśnie te kilkadziesiąt miliardów złotych więcej, które możemy przeznaczyć na cele społeczne. To serce rośnie, jeżeli tak państwo może postąpić. Nie tak dawno rozmawialiśmy, panie premierze, w naszym studiu w Toruniu i tam wskazał pan na obszar bardzo niebezpieczny dla tego gwarantowanego bezpieczeństwa ekonomicznego, finansowego naszej ojczyzny. To jednak w dalszym ciągu dosyć mocne uzależnienie polskiego kapitału od kapitału obcego. Panie premierze, co zrobić, żeby te proporcje zamienić? W którą stronę należałoby pójść? Trochę więcej oszczędzać makroekonomicznie, czyli państwo powinno trochę więcej oszczędzać, czyli nasza administracja publiczna trochę się mogłaby odchudzić, bo przez poprzednie 8-9 lat ona rosła, ale też bardzo mocno oszczędzać, każdą złotówkę oglądać ją z każdej strony przy wydawaniu, żeby wiedzieć, że to jest grosz publiczny, że to są pieniądze naszych podatników, naszych obywateli, ludzi, Polaków, i żeby mieć bałość o ten grosz publiczny. To jest taka podstawowa recepta dla naszych budżetów domowych i budżetu państwa, ale również krok po kroku starać się aktywizować polski kapitał. Małe i średnie polskie firmy to jest takie oczko w głowie dla mnie, i dzięki temu, że one będą rosły, tam będzie się pojawiało więcej pieniędzy i będziemy mogli przekazywać tych więcej, znaczy oni będą mogli przekazywać w formie wynagrodzenia podwyższone wypłaty, podwyższone pensje pracownikom. Dzięki temu gospodarka będzie bardzo dobrze się kręciła. Nastąpiło także niesamowicie intensywne otwarcie na inwestorów z zewnątrz, panie premierze. Jeśli chodzi o inwestorów z zewnątrz, to tylko i wyłącznie pierwszy raz w historii III Rzeczpospolitej na takich, którzy przywożą swoje technologie i tworzą miejsca pracy bez prywatyzowania, bez wyprzedaży polskiego majątku. Czyli to się nazywa językiem fachowym, inwestycyjnym, inwestycje greenfield, czyli na zielonym polu. I to oznacza, że tych inwestycji, tych miejsc pracy nie byłoby bez tych inwestorów. My odnieśliśmy w tym roku
sukces, gdzie przecierają oczy ze zdumienia nasi partnerzy w Unii Europejskiej, ponieważ utworzyliśmy 223 tysiące miejsc pracy w przemyśle, podczas gdy w całej Unii Europejskiej było to 355 tysięcy, czyli 2/3 wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej, w całej Unii Europejskiej, utworzyliśmy my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, w przemyśle, czyli tam, gdzie ludzie trochę więcej ponadprzeciętnie zarabiają, bo mi o to chodzi, żeby ludzie trochę więcej zarabiali, żeby ten przyrost wynagrodzeń był szybszy, znacząco szybszy niż do tej pory. I do tej sprawy należy dołożyć także bardzo konkretne działania, panie premierze, odnośnie wsparcia polskiej przedsiębiorczości. Tutaj jeszcze niektóre projekty nie zostały zrealizowane. Tak, teraz właśnie do Sejmu przeszły projekty bardzo ważne w tym zakresie. Prawo przedsiębiorców, konstytucja dla biznesu, ale również zmniejszenie obciążeń administracyjnych, biurokratycznych z punktu widzenia prowadzenia księgowości, prowadzenia archiwów w firmach, ale również obowiązki związane z prawem pracy, na przykład Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie mógł być zakładany w firmach powyżej 50 pracowników, o ile będzie zgoda ze strony związków zawodowych lub jeżeli nie będzie tam związków zawodowych, zgoda pracowników po prostu. I setki innych zmian są teraz właśnie dyskutowane po to, żeby przedsiębiorcom łatwiej było prowadzić biznes, eksportować, produkować, świadczyć swoje usługi. No o to nam chodzi. Na chwilę zatrzymajmy się przy tej ogromnej aferze, która miała miejsce za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To wyłudzenia VAT-owskie, panie premierze. Ogromna skala korupcji. Ojcze redaktorze, to nawet jest może za małe słowo. To myślę, że jest w dużym stopniu to, co namierzyliśmy w Ministerstwie Finansów. To jest największa strata, największa kradzież, ubytek środków w ostatnich 30 latach, bo kwoty, które porównujemy do tą lukę VAT-owską, która powstała, do tego, co dzisiaj nam się już po jednym roku, właściwie po półtorej roku udaje w realny sposób. To są realne pieniądze, to nie są plany na papierze i nasze obietnice w tabelkach, tylko my już w kasie państwa będziemy mieli w tym roku w samym VAT-ie, tylko z samego VAT-u, więcej o 30 miliardów złotych niż w zeszłym roku, niż dwa lata temu. Czyli luka w VAT-ie, która była określana na około 40 miliardów złotych, została już, można powiedzieć, w ciągu tego roku na działań naszego rządu, pracy przy systemach informatycznych, pracy Krajowej Administracji Skarbowej, tych naszych ofiarnych bardzo skarbowców, którzy też stoją na drogach, czy słota, czy śnieg, czy deszcz i tam kontrolują te cysterny. Dzięki temu pojawiły się te pieniądze na szkoły, na zwiększenie zatrudnienia nauczycieli, a nie tak jak straszyła opozycja na zwolnienia, bo jest dokładnie tak, jak pani minister Zalewska powiedziała, zwiększamy zatrudnienie w szkołach, a nie zmniejszamy, oraz na wszystkie cele społeczne, w tym też emerytalne dla naszych seniorów. A zaznaczmy także, panie premierze, od pierwszego dnia wygranych wyborów Platforma Obywatelska, opozycja mówiła wprost, na te wszystkie projekty nie będzie pieniędzy, nie wystarcza, tego się nie da zrealizować. No więc właśnie, to jest takie bardzo celne sformułowanie i bardzo słuszne przypomnienie, bo na tym się zasadzała ta główna oś krytyki naszego rządu, że to jest fantasmagoria, że to jest niemożliwe zupełnie do wykonania. Tak? Tymczasem my dzisiaj, w tym roku, będziemy mieli jeden z najniższych, jeśli nie najniższy deficyt budżetowy w ostatnich 20 latach, a na pewno jeden z najniższych, a przyrost długu, który też świadczy o stabilności finansów publicznych, będzie z całą pewnością najniższy w porównaniu do wszystkich, do ostatnich 20 kilku lat. Czyli nie tylko pomylili się, ale pomylili się o cały rząd wielkości, można powiedzieć, i no, oczywiście nie wierzyli przede wszystkim w to, że my właśnie bardzo poważnie traktujemy państwo i jego instytucje, traktujemy je jako dobro wspólne. Uważamy, że urzędnicy, pracownicy tam chcą dobrze, tylko trzeba im dać narzędzia do tego, żeby działali dobrze. A jeśli ktoś postępuje źle, to trzeba bezwzględnie eliminować takie patologie przestępców, czyli te karuzele VAT-owskie. Ostatnio dwie urzędniczki młode
około 30 paru lat, wykryły bardzo skomplikowaną karuzelę VAT-owską z udziałem firm z różnych krajów Unii Europejskiej, bo tu ten transport pomiędzy krajami strefy Schengen jest takim utrudnieniem znacznym dla urzędów skarbowych. Więc ja się bardzo cieszę, że te nasze narzędzia, to co z mozołem wdrażaliśmy rok, półtorej roku temu, zadziałały tak znakomicie. Powstanie Sejmowa Komisja do Spraw Badania Wyłudzeń VAT-owskich, panie premierze? No, byłem pierwszą osobą, która zaapelowała o to i cały czas myślę, że tak, ale oczywiście nie można powoływać za wielu komisji. Mamy ważne bardzo komisje, które wyjaśniają szereg innych patologii. Komisja Amber Gold, chociażby teraz, którą prowadzi pani poseł, pani przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Z panem przewodniczącym Markiem Suskim w składzie, bardzo ważna komisja, która no, też pokazuje uwiąd, pokazuje, obnaża uwiąd instytucji państwowych z czasów naszych poprzedników i znowu można powiedzieć, czy ABW, czy Urząd Ochrony Konkurencji, czy Urząd Nadzoru Finansowego, to są Komisja Nadzoru Finansowego, to są instytucje niezwykle ważne dla stabilności całej gospodarki i życia społeczno-gospodarczego. My staramy się te urzędy profesjonalizować i wyposażać w jak najlepsze narzędzia. Na chwilę powróćmy do budżetu na rok 2018. Pan premier o niektórych aspektach już wspomniał. Jaki to będzie budżet? Budżet dobry dla Polski, budżet, panie premierze? Bardzo dobry. To budżet bardzo dobrej zmiany. Uśmiecham się, bo cieszy się coś we mnie. Dusza rośnie, kiedy myślę sobie, że zabezpieczyliśmy tam w tym budżecie środki na i obniżony wiek emerytalny i również na wypłaty leków dla seniorów, ale także ubezpieczenia dla rolników od zwierząt hodowlanych, upraw roślinnych. Budżet zwiększony z punktu widzenia katastrof żywiołowych, bo tutaj też widać, że vis major czasami działa, nie wiemy kiedy i trzeba się zabezpieczyć przed tym. Zresztą teraz dokonujemy bardzo przyspieszonych wypłat dla ofiar tych katastrof, tych huraganów, które miały miejsce w sierpniu tego roku. Zresztą też na przestrzeni tych lat, zwłaszcza w 2017 roku, ze względu na tę bardzo dobrą sytuację budżetową, my zrealizowaliśmy zobowiązania z przeszłości wobec górników. Wypłaciliśmy deputaty węglowe dla górników w wysokości blisko 2,5 miliarda złotych na Górnym Śląsku, ale również dokonaliśmy zakupów sprzętu medycznego, skrócenia kolejek, takiego jakiego przez ostatnie 10 lat nikt nie wykonał, bo szpitale były niedoinwestowane. To wszystko dzięki temu, że zabieramy pieniądze mafiom i dajemy i przestępcom podatkowym, i dajemy je ludziom, przekazujemy je polskim rodzinom, a więc budżet przyszłoroczny, ojcze redaktorze, to chyba najlepszy budżet, bo jest i bezpieczny, i niski lub bardzo niski deficyt, jednocześnie pieniądze na inwestycje, a jednocześnie na wielkie nasze cele społeczne dla rodzin, dla dzieci, dla młodzieży, na edukację, to naprawdę sursum corda. Przyszłość to także innowacyjność, panie premierze, jakże często podejmowany przez pana premiera temat między innymi elektromobilności. Tak, bardzo ważny i już dzisiaj przebija się dosłownie i w przenośni na drogi naszych miast, ponieważ coraz więcej miast kupuje autobusy elektryczne. A to dla mnie problem bardzo ważny, ponieważ autobusy i samochody odpowiadają w dużym stopniu za spaliny, za trujące substancje, za smog w wielu miastach. Nie wiem, czy ojciec redaktor widział tą bardzo smutną statystykę Światowej Organizacji Zdrowia. Według niej na 55 najbardziej zatrutych miast Europy 33 leżą w Polsce niestety. Nasi poprzednicy nic z tym nie zrobili. My bardzo wyraźnie chcemy zmienić nasze nastawienie do czystego powietrza i stąd program budowy nowych kotłów, termoizolacji, termomodernizacji w całej Polsce. To zwiększy energooszczędność w budynkach, a w związku z tym zmniejszy zapotrzebowanie na paliwa kopalne i na z jednej strony na emisję CO2, ale również tych substancji szkodliwych, tlenków siarki czy azotu. Więc wszystkie te cele są zabezpieczone, a ja się cieszę, że nasza innowacyjność realizowana poprzez program elektromobilności przyczynia się i będzie się przyczyniać w bardzo widoczny sposób do redukcji zatrucia naszego środowiska. Gospodarka polska jednak jak do tej pory stoi na węglu, panie premierze, a zatem jaka polityka dotycząca przyszłości polskiego górnictwa?
Jesteśmy trochę tutaj między młotem a kowadłem, bo polityka klimatyczna Unii Europejskiej połączona z polityką największych państw świata, Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja i jednocześnie w zestawieniu z naszym miksem energetycznym, czyli z czego my czerpiemy energię dzisiaj, powoduje, że mamy bardzo niewielkie pole manewru. Idziemy wąską ścieżką, wąską orlą percią tatrzańską i musimy bardzo uważać, żeby nie spaść w jedną albo w drugą stronę, w przepaść, bo nie możemy powiedzieć Unii Europejskiej, że nas wasza polityka klimatyczna nie obchodzi, no bo jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Chcemy przekształcać Europę, ją z powrotem, takie moje marzenie, rechrystianizować, bo niestety w wielu miejscach to nie tylko się nie śpiewa już kolęd i w ogóle do kościoły są puste, ale kościoły są zamieniane na jakieś muzea, prawda, no to wielki smutek. Natomiast znaczy generalnie my powoli, powolutku, w zgodzie zresztą ze środowiskiem z Górnego Śląska, z Zagłębia, odchodzimy powoli od węgla w tempie takim, żeby gospodarka polska nie ucierpiała na tym za bardzo. No niestety Unia Europejska podkręca bardzo mocno cele emisyjne, tak zwane cele emisji CO2, także BAT-y, to jest Best Available Techniques, czyli zmusza nas do wykonania bardzo dużych modernizacji w naszych już istniejących elektrociepłowniach i elektrowniach. A to powoduje, że nie możemy pozwolić sobie na inne inwestycje, więc tutaj tą kołderkę, która jest trochę za krótka, za każdym razem no, próbujemy w taki sposób ułożyć, żeby było jak najmniej szkody dla naszego górnictwa, dla energetyki, a jednocześnie jak najmniej kosztów dla całej gospodarki, w tym dla gospodarstw domowych. W tym także ogromne wyzwanie, panie premierze, także dla pana rządu, szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Polsce i w Katowicach. Tak, to wielka zasługa pana ministra Jana Szyszko, który rzeczywiście bardzo zabiegał o to, żeby ten szczyt tutaj się odbył i przyjedzie tutaj do Katowic około 30 tysięcy działaczy środowiskowych i przedstawicieli administracji rządowych, samorządowych z całego świata. To pozwoli nam lepiej sformułować nasze cele, lepiej może walczyć o nasze cele. O nasze cele klimatyczne, o to, żeby o to, o co tak pięknie walczy pan profesor Szyszko, czyli żeby zaliczyć do bilansu energetycznego, do bilansu emisyjnego również absorpcję dwutlenku węgla przez nasze lasy, no bo mamy po Finlandii w Europie, wśród krajów europejskich największą powierzchnię lasów w proporcji do powierzchni naszego kraju. I to my jesteśmy w jakimś stopniu, my i Finlandia, można powiedzieć, takimi płucami Europy z tej perspektywy patrząc. Jednak nie zalicza się nam tego do bilansu emisji CO2. Pan profesor Szyszko, pan minister bardzo mocno to podkreśla. Podczas ostatnich negocjacji w Paryżu też wywalczył dobre rozwiązania. No, niemniej jednak one muszą być przekonwertowane, przetransponowane na prawo Unii Europejskiej, a Unia Europejska nie kwapi się do takich rozwiązań. No i niestety to jest ten właśnie młot i kowadło, o którym powiedziałem. Musimy uwzględniać ich politykę do pewnego stopnia i tak manewrować, żeby było jak najmniej obciążeń dla polskich rodzin. Panie premierze, polityka zagraniczna, obszar różnego rodzaju napięć, bardzo wiele tych różnego rodzaju odpalonych frontów pomiędzy także i Polską, która bardzo często jest niesprawiedliwie oskarżana. Wspomnijmy chociażby temat dotyczący naszego bezpieczeństwa, czyli temat nielegalnych fal imigrantów przybywających do Unii Europejskiej. To także sprawa Puszczy Białowieskiej, sprawa reformy sądownictwa i wciąż wydawane nowe rezolucje, napomnienia kierowane pod adresem Polski. Sprawa pracowników delegowanych, ale także w obszarze bezpieczeństwa trudno nie dotknąć tematu Nord Stream 2, który bezpośrednio uderza także w bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Zacznę może od końca, bo to cała ta lista, którą ojciec redaktor wymienił, jest niezwykle ważna i można długo nad nią deliberować i trzeba, ponieważ rzeczywiście nasi partnerzy, nasi adwersarze, a czasami nasi po prostu przeciwnicy, żeby nie użyć jeszcze mocniejszego słowa, próbują nas wziąć w kleszcze. Jesteśmy między tą Scylą a Charybdą różnych uwarunkowań. I Nord Stream 2
jest rzeczywiście takim projektem, który ma na celu uzależnić Europę Środkową jeszcze bardziej od gazu rosyjskiego. My już dziś płacimy o 20% więcej za ten gaz niż Niemcy, kraj dużo bogatszy od nas, a więc ewidentna niesprawiedliwość i strategia dziel i rządź, którą Rosjanie uprawiają w tym kontekście. I my chcemy się uniezależnić. My już dzisiaj jesteśmy w stanie przyjmować transporty gazu łupkowego, po prostu gazu, ale wydobywanego metodą z łupków ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie też moje wizyty w Stanach Zjednoczonych, moje rozmowy z sekretarzem Perrym, z sekretarzem Wilburem Rossem. W ostatnich kilku miesiącach kilka razy z nimi rozmawiałem i zakończyły się te rozmowy bardzo dużym sukcesem, ponieważ nasz PGNiG, nasza firma gazowa główna, mogła podpisać już dłuższy kontrakt, 5-letni kontrakt na dostawę gazu ze Stanów Zjednoczonych. Jednak te interesy są oczywiście sprzeczne. W tych innych obszarach oczywiście interesy są też bardzo często sprzeczne i staramy się dyskutować, przedstawiać nasze racje, chociażby w obszarze wymiaru sprawiedliwości, czy w obszarze uchodźców, utrzymania unikalnej wartości polskiej kultury i w temacie pracowników delegowanych i w temacie pakietu mobilności, czy chociażby nawet ostatnio dyrektywa, tak zwana dyrektywa antykadmowa. Ona uderza tylko w jedną firmę w Unii Europejskiej, akurat wie ojciec redaktor, jaką? Grupę Azoty S.A. Polską firmę, bo tak się jakoś dziwnie złożyło, że jedyne złoża fosforytów na świecie, gdzie nie ma kadmu, czy prawie wcale nie ma zawartości kadmu, to są złoża rosyjskie. Czyli tak jakby legislacja, która no, bardzo służy dobrze, legislacja brukselska, prawo Unii Europejskiej, która przysłuży się świetnie Rosjanom. No, bardzo mi się to nie podoba. No niestety jeszcze na razie nie mamy na tyle siły, żeby przekonać naszych partnerów, ale staramy się to zrobić, żeby jak najmniejsze straty tutaj ponieść. Nielegalni imigranci napływający do Unii Europejskiej, problem, panie premierze, z którym Unia Europejska nie radzi sobie od dłuższego czasu. Polskę także szantażowano karami za jednego nieprzyjętego, nielegalnego imigranta 250 tysięcy euro. Dzisiaj już wiemy, że ten program dotyczący relokacji w ogóle się nie sprawdził. No a zatem pytamy się rzeczywiście, w którym miejscu należałoby szukać tego newralgicznego punktu, który stałby się rozwiązaniem tego trudnego problemu. No niestety trzeba jeszcze dodać nawet do tego, że zostaliśmy wczoraj zaskarżeni przez Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu właśnie w odniesieniu do tego, że nie chcemy przyjmować uchodźców na siłę, że uważamy, że to jest nasza prerogatywa krajowa. My uważamy też, że przyjęliśmy bardzo wielu, również uchodźców, również z Ukrainy, bo tam toczy się przecież wojna. Unia Europejska tak jakby nie zauważa tego. Komisja Europejska tak jakby nie widzi, że na wschodzie Ukrainy jest wojna, która jest straszną wojną. Giną tam tysiące ludzi przez tych ostatnich 3,5 roku. I my pomagamy poprzez przyjmowanie uchodźców ukraińskich rozładować napięcia na wschodniej flance Unii Europejskiej. To jest niestety pomijane. Będziemy na pewno starali się tłumaczyć naszym partnerom, że to nie powinno być, ten aspekt nie powinien być niebrany pod uwagę, można by rzec. Natomiast z punktu widzenia w ogóle tego problemu, to ja mam wrażenie, jakby Komisja Europejska i wiele krajów Unii Europejskiej działały z pewnego rodzaju opóźnionym refleksem, opóźnioną spostrzegawczością, bo przecież wszyscy komentatorzy zgadzają się, że słaby relatywnie wynik rządzącej do tej pory koalicji niemieckiej właśnie się wziął między innymi z tego, że to decyzją rządu niemieckiego parę lat temu do tego typu podziału kwot miało dojść. No i pomimo tego, że już dzisiaj powoli, na szczęście, rakiem, niektórzy się wycofują z tego, ważni politycy również, europejscy, po cichu na razie, jeszcze w kuluarach, jeszcze szeptem do ucha, ale już mówią o tym, że to była błędna polityka. No ale jednak proszę zobaczyć, że wczoraj Komisja Europejska skierowała przeciwko nam wniosek do ETS-u. Czyli no, mam nadzieję, także, panie premierze, groźby chociaż we Francji odnośnie możliwości odebrania funduszy strukturalnych, prawda? No, nieładne bardzo oczywiście groźby. Już jeden z poprzednich prezydentów, może przez grzeczność, nie będę wypominał, który życzył nam, czy radził nam, żebyśmy byli cicho i żebyśmy nie tracili tej okazji. Polska jest bardzo dumnym,
ważnym, wielkim, a będzie jeszcze większym narodem dzięki naszej polityce 500+ i innym działaniom prodemograficznym i nie pozwolimy sobie na tego typu szantaż. Nie dopuszczamy w ogóle takich myśli, co oczywiście rozumiemy, że jesteśmy w procesie negocjacji budżetu unijnego i tak dalej, ale na pewno wszelkiego rodzaju szantaż, jakoby oni mieli jakieś wartości, prawda, czy my mamy wartości, oni mają pieniądze, to uważam, że wartości są oczywiście najważniejsze, a te ich wartości, to no, trzeba nad nimi jeszcze sporo popracować. Wywołał pan premier temat Ukrainy, także te relacje polsko-ukraińskie w tym wymiarze, także pamięci historycznej, także bardzo napięte. Oj tak, moja mamusia pochodzi ze Stanisławowa, tam się urodziła i tam żyła do końca II wojny światowej na Pokuciu, to taka dzielnica dawnej Polski. No i opowiadała mi wiele razy, co się działo tam na tych terenach i na północ, trochę na Wołyniu, z ludobójstwem Polaków przez Ukraińców. To są rzeczy, o których wiele przeczytałem, wiele zdjęć oglądnąłem i nigdy nie potrafię o tym myśleć jakby inaczej niż ze łzami w sercu. No, my od tej od prawdy historycznej na pewno nie odstąpimy. Ja na pewno nie chciałbym od niej odstąpić. Uważam, że relacje na przyszłość z Ukrainą można budować tylko na prawdzie, a ta wielka i okrutna bardzo zbrodnia, krzywda, która się wtedy zadziała, ona nie może być relatywizowana nijak. I pomniki stawiane zbrodniarzom to jest na pewno gwóźdź do nieporozumienia pomiędzy naszymi narodami. Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone. Gość dzisiejszego spotkania, prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy w naszym studiu Telewizji Trwam w Warszawie, stąd zmienione zostały numery telefonów, przyporządkowane do tego studia. Chciałbym Państwa zaprosić do współtworzenia rozmów niedokończonych. Dwa numery telefonów, 536 602 300. 536 602 300 i drugi numer telefonu 536 602 400. 536 602 400. Panie premierze, czy ma pan pomysł na opozycję? Bo z tej opozycji zrobiła się totalna opozycja. Opozycja powinna być konstruktywna, o tym niejednokrotnie mówiliśmy. Czy rzeczywiście jest jakakolwiek nadzieja, że w tym polskim parlamencie ta opozycja zostanie wciągnięta w ten nurt konstruktywny? No ja mam ogromną nadzieję, że tak. Ciągle mam taką nadzieję, chociaż rzeczywiście jak widzę to zachowanie w Sejmie i to ten upadek obyczajów sejmowych, akurat dzisiaj też w tej kwestii miałem okazję porozmawiać z najważniejszymi osobami w państwie, to no bardzo ubolewam nad tym i liczę na to, że się to zmieni. Pan marszałek Kuchciński, pan marszałek Brudziński, pan prezes Jarosław Kaczyński proponowali i myślę, że cały czas mają w zamyśle taki pakiet demokratyczny, pakiet, który by dał dodatkowe prawa opozycji, bo opozycja jest bardzo ważna po to, żeby patrzyła na ręce, po to, żeby kontrolowała, żeby tworzyła programy, bo ja pragnę zauważyć, że żadnego poważnego programu opozycja nie stworzyła, programu gospodarczego, gospodarczo-społecznego. To, co właśnie bardzo mi się podobało zawsze w Prawie i Sprawiedliwości, zanim jeszcze dołączyłem do rządu, to, że najpierw powstał program Klarysewski, potem program przed wyborami prezydenckimi, program, który został doszlifowany w roku 2013 i 2014. To były programy liczące sto kilkadziesiąt stron, gdzie bardzo wiele punktów w bardzo poważny sposób było przeanalizowanych przez całe zespoły fachowców. No w końcu od tego jest opozycja i ten program dzisiaj realizujemy. Ja mam zaszczyt ten program Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj realizować. Więc opozycja jest też potrzebna do tego, żeby stworzyć jakiś kontrprogram. Można dyskutować, można się sprzeczać, bo to jesteśmy w parlamencie, żeby się sprzeczać czasami, ale nie zachowywać się też tak nieprzyzwoicie, jak to często ma miejsce. Niestety to jest nierzadkie zjawisko w polskim Sejmie. A jest ku temu okazja, chociażby myśląc o tej wielkiej rocznicy, która przed nami, panie premierze, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Liczę na to, że to będzie taki moment, taki rok refleksji, rok otrzeźwienia,
rok, w czasie którego znajdziemy dla siebie więcej cierpliwości, więcej dostępności, uśmiechu również, tego, żeby po prostu potrafić ze sobą współpracować, nawet jeżeli się różnimy poważnie w niektórych poglądach. Przecież robimy to dla Polski. My reprezentujemy wszystkich Polaków, nie tylko Polaków, którzy głosowali na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja absolutnie czuję, że wszyscy rodacy są dla nas i ci, którzy nam bardzo sekundują i ci, którzy nam nie sekundują, są dla nas bardzo, bardzo najważniejszym punktem odniesienia. Za nich się nie tylko trzeba modlić, ale również dla nich trzeba działać. Odbierzmy telefon, panie premierze. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo? Halo? Prosimy bardzo, szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Andrzej z Lublina się kłania. Witam, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego dla pana premiera na ten początek dobry. Panie premierze, chciałem wypowiedzieć się w kwestii, no pięknie, że ten VAT tak uszczelniony, ten wcale nie mały strumień pieniędzy płynie do Skarbu Państwa, natomiast myślę, że warto też pomyśleć o dbałości o ten grosz publiczny. Tu się odwołam do tego, co pan premier był łaskaw powiedzieć. Wypowiadam się w charakterze, byłem audytorem do niedawna, audytorem wewnętrznym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i szczerze mówiąc z niepokojem patrzę, co się właśnie w tej chwili w tym obszarze dzieje, jeśli chodzi o ten dbałość o ten grosz publiczny. Dość powiedzieć, że centrum w tej chwili dysponuje dosyć dużym, pokaźnym kontraktem, blisko 200 milionów rocznie. Rozbudowuje się też około 300 milionów na inwestycje jest przeznaczone. Do momentu, do 2 lata temu centrum właśnie było uprawiane niejako ten greenfield, prawda, to co pan premier wspomniał, był znakomicie uprawiany przez panią profesor Stanosławską jako dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Rzeczywiście na tym terenie piękne dzieło zaczęła tworzyć, piękna rozbudowa zgromadziła znakomity zespół ludzi. I no, to, co się dzieje w tej chwili od 2 lat, od momentu, kiedy została pani profesor odwołana z tego stanowiska, no po prostu woła. Już nie chcę tutaj mocnych słów używać. No jest to coś niebywałego. Wypowiadam się, mówię, jako ten audytor wewnętrzny, też do niedawna, prawda, pracownik centrum, ale niestety tak się też zadziało. No nie chcą, żeby patrzeć, prawda, na ręce niektórzy i tak to działa. Ten greenfield, prawda, uprawia w tej chwili partia, bo tak to też trzeba mocno powiedzieć, która ma zieloną kończynę w swoim herbie. No to, panie premierze, w tej chwili i na tej antenie były wielokrotnie już rozmowy i pan minister zdrowia wypowiadał się, ale to trzeba skończyć z taką gadką, że tak powiem, na okrągło, no przepraszam za sformułowanie. To trzeba, że tak powiem, tutaj zadziałać bardzo ostro. Językiem takim medycznym powiem, że leczenie zachowawcze, które w tej chwili jest jakby stosowane, nic nie daje. Trzeba leczenie chirurgiczne zastosować, trzeba robić ostre cięcia. No, trzeba zareagować. Tutaj nieodżałowana pani profesor, trzeba ją przywołać, prawda, z niebytu. Nie może tak być, żeby profesor onkologii klinicznej i znakomity menedżer, prawda, był w niebycie. No. Panie Andrzeju, tak? Ostatnie zdanie, bardzo proszę. No wspomnę tylko, niedawno aspirowałem do stanowiska kierowniczego, byłem na rozmowie w Ministerstwie Zdrowia. No, pytania komisji, że tak powiem, no stricte, tak jakby szukali administratora, prawda, urzędnika na to stanowisko. Zero rozmowy takiej menedżerskiej, a tego wydaje się brakuje dzisiaj w służbie zdrowia. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdrawiam serdecznie. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za ten głos, panie Andrzeju. Tutaj kilka wątków pan poruszył. Rzeczywiście w onkologii, w szczególności
pojawia się dużo takich zjawisk, które na pewno wymagają pewnego sprostowania, wyjaśnienia, niekiedy ich zmiany. No, choćby na przykład z jednym z najwybitniejszych polskich specjalistów, panem profesorem Walewskim, kiedy rozmawiałem, to dowiedziałem się, że na tych 17 instytutów polskich, publicznych, które leczą 80% polskich pacjentów i które leczą te trudniejsze przypadki, bo jak wiemy, nowotwory to czasami wręcz dramatyczne i bardzo, bardzo smutne, trudne przypadki wymagające leczenia, że tam do tych 80% leczonych pacjentów trafia 50% puli środków przeznaczonych na onkologię. Czyli z najprostszej arytmetyki wynika, że coś tutaj jest nie tak. Ale ciekawe było też to, co pan Andrzej podkreślił, że tam nie brakuje pieniędzy, że tutaj zabezpieczyliśmy dla tego ośrodka dużo pieniędzy i na inwestycje padła kwota 300 milionów i na bieżące funkcjonowanie 200 milionów. To rzeczywiście są bardzo duże kwoty, nawet na dużą jednostkę to są duże kwoty. Porównując do innych szpitali, do klinik niektórych, ja znam te wielkości, to są rzeczywiście godziwe pieniądze. Więc jeżeli jest rzeczywiście tak, że audytor czy człowiek z doświadczeniem audytorskim, kontrolnym podkreśla, że te pieniądze są bardzo niedobrze wydawane, że jest tam szereg nieprawidłowości, to trzeba na pewno coś z tym zrobić i rzeczywiście porozmawiać i z ministrem zdrowia, i z tymi ludźmi, którym podlega bezpośrednio ta tematyka, z interwencją jakoś. Co do pani profesor, nie potrafię wypowiedzieć się tutaj na pewno, jeśli była dobra osoba, tylko trochę dziwne to jest, że od 2 lat, kiedy właśnie 2 lata temu rząd Prawa i Sprawiedliwości objął stery państwa, że od 2 lat zadziała się, zdaniem pana Andrzeja, niedobra zmiana, jak rozumiem, prawda? Tam jest kwestia, z tego co pamiętam, panie premierze, także układu właścicielskiego, że to sejmik województwa podejmował decyzję. Zapewne właśnie taka była przyczyna, prawda, no bo tylko w taki sposób mogę sobie to wytłumaczyć. No jednak trzeba rozmawiać z sejmikiem. To nie może być tak, że samorządy są bytem niezależnym zupełnie i idą zupełnie odrębną koleiną niż reszta administracji publicznej czy niż obywatele. Samorządy, administracja centralna, ludzie i firmy, wszyscy jesteśmy kołami w tym samym polskim wozie. I trzeba interweniować, więc na pewno zwrócę uwagę na to osobom odpowiedzialnym. No i trzeba wyjaśnić to, co tutaj było poruszone, że są jakieś głębokie nieprawidłowości, a może nawet patologie, jeśli chodzi o wydatkowanie środków publicznych. Ja mogę powiedzieć jeszcze tylko na koniec w odniesieniu do tej niezwykle ważnej dziedziny w służbie zdrowia, w medycynie, jaką jest onkologia, że w tym roku ze względu na dobrą sytuację budżetu i na ściągalność podatków, tą bardzo, bardzo dobrą ściągalność podatków, my byliśmy w stanie wykupić wszystkie zobowiązania z przeszłości szpitali, różnych klinik onkologicznych, które narosły przez ostatnie 10 lat. Czyli poprzednicy nasi nie płacili przez 10 lat, tylko tam gdzieś chodzili do sądów, prawda, albo gdzieś tam ta górka zobowiązań rosła, a my wyczyściliśmy bilans ujemny wielu szpitali, wielu jednostek i mam nadzieję, że dzięki temu zapewnimy lepszy start tym niezwykle ważnym jednostkom w służbie zdrowia w rok 2018. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam, halo? Halo, halo. Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Szczęść Boże, witam serdecznie. Michał Schroeder z Gdyni. Panie Michale, trochę głośniej poprosimy, dobrze? Michał Schroeder z Gdyni. Chciałem serdecznie pogratulować panu premierowi tej nominacji i tego wyboru. Nie ukrywam, jest to duża szansa dla nas, dla Polski, jakby w tym naszym byciu tu i teraz. Ja jestem ekonomistą i też piszę doktorat właśnie z ekonomii. Nie ukrywam, że no obserwuję i w swoim gronie też nieraz podejmowaliśmy dyskusję na temat i reform, i tych zmian, które się dzieją i są proponowane. No, pierwej przez rząd pani Beaty Szydło i pewnie teraz
w dalszej części ta zmiana, dobra zmiana plus będzie kontynuowana. I tak jak na początku, wszyscy z wykładowców, czy też z moich kolegów doktorantów, no, sceptycznie podchodzili do programu 500+, to muszę powiedzieć, że teraz po okresie 2 lat, no to już nikt nie jest w stanie no, powiedzieć, że był to nieodpowiedzialny program bądź niedobry. Wszyscy widzą te owoce i wszyscy widzą, jak gospodarka się rozwija. To było coś, co wyciągnęło rodziny wielodzietne jakby na ten wyższy pułap. To pomogło im odskoczyć od biedy, którą no, doznawali. No, do tej pory rządzący nie mieli pomysłu na tych ludzi, po prostu na pomoc dla nich. Natomiast teraz no, uległo to całkowitej zmianie i modyfikacji. Tak? Ci ludzie normalnie chodzą na zakupy, kupują. Dzieci nie muszą się wstydzić, bo rodzice po prostu mają. Ja sam muszę przyznać, że co prawda korzystam tylko na jedno dziecko, mamy 2 córy, ale moje dzieci korzystają na przykład z dodatkowych zajęć języka angielskiego i to jest bardzo mocne wsparcie dla nas jako rodziny. Natomiast jestem ciekaw, bo jest jeszcze dziedzina może słabiej dotknięta, są co prawda leki dla seniorów, natomiast nie jest to jakby w pełni jeszcze wykorzystane. Tam jest pewna luka w tym programie, one nie są w pełni gwarantowane, bo też należy zauważyć ten problem, że emeryci, renciści, no niestety biorą różne leki, dużo leków, a mają określony dochód, nie mają jakby no, dodatkowych możliwości zarobkowania. Jestem no, ciekaw jakby wizji no, tutaj pana premiera w tym przypadku, czy, tak. czy może w tym kierunku będzie jakaś zmiana. Panie Michale, bardzo dziękujemy. Polityka senioralna, panie premierze. Bardzo dziękuję, tak. No, to niezwykle ważna część naszej polityki społecznej. To jest ta część, na którą na pewno w drugiej części naszej kadencji poświęcimy jeszcze więcej uwagi. Planujemy program zwiększający dostępność. Dostępność dla seniorów, dostępność dla osób niepełnosprawnych, dostępność fizyczną. Te nasze już niepełnosprawności wraz z wiekiem są różne, są ruchowe, są wzrokowe, związane ze słuchem. I chcemy tutaj w tych programach bardzo wiele zaproponować. Również w tym programie, precyzyjnie rzecz ujmując na pytanie pana Michała dotyczącym leków dla seniorów, poświęcamy znaczną część budżetu i to zwiększoną o ponad 50% z roku na rok, między rokiem 2016 a 2017 wzrosną wydatki na leki dla seniorów powyżej 75 roku życia do kwoty 665 milionów złotych, czyli zwiększy się paleta lekarstw i dostępność tych lekarstw również dla ludzi, dla tych najbardziej potrzebujących, ale też pracujemy nad szeroko zakrojonym programem, który na roboczo nazywamy sobie Dostępność Plus, czyli właśnie to, żeby budynki, żeby podjazdy, żeby pojazdy, autobusy chociażby, czy tramwaje, ale też i różnego rodzaju urządzenia, takie jak biletomaty, czy bankomaty, czy automaty parkingowe i tak dalej, żeby wszystkie tego typu urządzenia, one były dostosowane jak najlepiej do osób starszych, do osób niepełnosprawnych często. Ten program senioralny na pewno będzie kluczową częścią naszego budżetu w roku 2018, w roku 2019. Proszę też wziąć pod uwagę, że w tym budżecie na przyszły rok zabezpieczyliśmy dodatkowo 15 miliardów złotych dla emerytów, dla tych nowych emerytów, którzy wejdą w wiek emerytalny trochę wcześniej, bo z uprawnionych osób około 400 tysięcy, 380 tysięcy się zgłosiło, czyli niemal wszyscy, którzy byli uprawnieni, zgłosili się, zaznaczyli swoją wolę wcześniejszej emerytury. Ja mam nadzieję, że mimo tego złożenia swoich oświadczeń, że część z nich, która może pracować, która fizycznie może pracować, się ma ochotę, panie premierze, że coś się może zmienić w tym że obszarze. Że mogą jeszcze cały czas dalej pracować. Oczywiście tylko mówię o tych osobach, które
fizycznie chcą pracować, bo są ludzie tacy jak górnicy, czy ludzie, którzy ciężko fizycznie pracowali przez całe życie, dla których 60 lat to już jest wiek taki, że trzeba czasami przejść na emeryturę. Niemniej jednak dla całości obrazu trzeba podkreślić, że w przyszłym roku dla tych emerytów nowych naszych, młodszych niż byliby, gdyby nie nasza obniżka wieku emerytalnego, mamy zabezpieczone 10 miliardów złotych plus dodatkowo 5 miliardów złotych, a nawet dokładnie ponad 5 miliardów złotych na rewaloryzację emerytur dla wszystkich. Więc jedna rzecz to emerytury, druga rzecz to leki senioralne, trzecia to bardzo szeroki program Dostępność Plus, nad którym zaczynamy od, można powiedzieć, od dzisiaj pracować. Prosimy bardzo o Telewizja Trwam. Halo, halo? Halo? Prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon? Zbyszek z Warszawy, kłaniam się pięknie. Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i pana premiera. Witamy, panie Zbigniewie. Panie premierze, wszystkiego dobrego, naprawdę najlepsze życzenia, gratulacje serdeczne. No i jak mówi ojciec dyrektor, alleluja i do przodu. Tak jest. Chciałbym pana premiera o jedną rzecz zapytać, taką krótką. Chodzi mi o te zasoby naturalne, które mamy pod stopami. Jest taka postać znana tutaj w polskiej nauce, profesor Żakiewicz, który tam dość mocno pracował nad wykorzystaniem geotermii, zgazowania pokładów węgla. Czy pan premier w tym temacie coś może powiedzieć bliżej? Dziękuję bardzo, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy, panie Zbigniewie. Dziękuję bardzo. Tak, geotermia jest oczywiście jedną z tych odnawialnych źródeł energii, które nie emitują CO2, więc w tym kontekście byłaby dla nas bardzo przydatna. I my pracujemy teraz z różnymi ośrodkami nad wykorzystaniem tej energii. Ważne jest w tym przypadku, żeby temperatura wody tej podziemnej w ramach geotermii, żeby była na odpowiednim poziomie. I to jest coś, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia opłacalności realizacji inwestycji. Co do zgazowania węgla, dużo bardzo o tym się mówi. Uczestniczyłem sam w wielu dyskusjach na ten temat. Na pewno będziemy dalej prowadzić nie tylko eksperymenty, ale będziemy starali się przekładać te eksperymenty na rzeczywistość gospodarczą. Jednak do tej pory te eksperymenty w skali mikro na razie, one nie pokazywały jeszcze takiej korzyści w bilansie energetycznym, czyli przełożenia tej energii na nową energię bez z jednoczesnym wychwyceniem CO2, czyli zmniejszeniem emisji CO2, która uprawniałaby mnie do podjęcia takich decyzji i powzięcia takich wniosków, że warto angażować gigantyczne środki budżetowe chociażby, prawda, w tego typu przedsięwzięcia. I jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, jeszcze nie wyszliśmy, jak to się mówi w językiem przedsiębiorców, z etapu pilotażu do etapu wdrożenia. Jesteśmy jeszcze na tym etapie pilotażu. No ja o niczym bym innym nie marzył, tak, nie marzę tak mocno jak o tym, żeby nasz węgiel wspaniały móc pod ziemią najlepiej, czy w ogóle gdzieś w jakichś urządzeniach transformować w dużo czystszy energetycznie pod względem substancji chemicznych i z punktu widzenia, znaczy dużo czystszy pod względem emisji CO2, energetycznie opłacalny oraz dużo czystszy z punktu widzenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia naszego nośnik energii. Bardzo bym sobie tego życzył. Naprawdę bardzo sekunduję wszystkim takim próbom. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo. Szczęść Boże. Adam Wałbrzycha z tej strony. Witam, panie Adamie. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Dobry wieczór, panie premierze. Ja mam takie pytanie. Wydaje się dość dla nas ważne, ponieważ jest dużo niepokoju i tutaj chciałem zapytać, bo ze środowiskiem Radia Maryja bardzo mocno związany jest pan minister Zbigniew Ziobro, pan minister Jaki, który też walczy z reprywatyzacją. Pani Beata Kempa, chciałem zapytać, czy w pana rządzie będzie dla nich miejsce, bo z pewnością dla wielu nas to byłoby bardzo ważne i czy możemy mogę się spodziewać, czy ta współpraca będzie kontynuowana? Z największą przyjemnością mogę od razu odpowiedzieć, że jak najbardziej tak. Pan minister Ziobro jest osobą, która jest osobą z misją, która z pasją walczy też o to, żeby jak najmniej było przestępstw, o właściwy kształt kodeksów karnych.
jak najbardziej, mam nadzieję, że jak najbardziej tutaj przyjmie tę propozycję z uzgodnień na szczeblu politycznym, z uzgodnień kierownictwa politycznego. Oczywiście mamy tutaj jak najbardziej już potwierdzoną chęć bardzo głębokiej, bardzo dobrej współpracy dla dobra Polski. Panie Adamie, a zatem uspokajamy. Dwa numery telefonów 536-602-300, powtórzę raz jeszcze, 536-602-300 oraz 536-602-400, 536-602-400. Odbierzmy telefon, proszę bardzo, Telewizja Trwam, halo? Halo? Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Roman z Podkarpacia mówi. Bardzo proszę, panie Romanie. Szczęść Boże. Drogi ojcze, panie premierze, mam takie pytanie. Jeśli chodzi o emerytów i ludzi starszych, więc zakładacie na przyszły rok 5 miliardów złotych na podwyżki. Mam pytanie, dlaczego nie robi się podwyżek kwotowych, tylko procentowe? No wiadomo, że przy procentowym założeniu, no to zyskują ci, co mają bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o waloryzację, no to waloryzacja obejmuje przede wszystkim podwyżki cen artykułów podstawowych, z których korzystają wszyscy, i ci mało zarabiający, i duży. I wiadomo, że jak ktoś dostanie 5 zł czy 2 zł waloryzacji i jeszcze od tego podatek zapłaci, no nie zostaje nic. Natomiast kwotowo, gdyby wszyscy dostali na przykład po 30 zł, no to jest to znacząca kwota. A ta różnica, jaka jest pomiędzy emeryturami, jest zachowana. Bardzo dziękujemy, panie Romanie. Ja pozdrawiamy gorąco. Tak. Panie premierze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Romanie, to jest bardzo ważna sprawa, o której wielokrotnie rozmawialiśmy na kierownictwie politycznym. I problem polega na tym, że ustawa mówi o tym, że ten przyrost jest procentowy i on ujmuje inflację oraz część przyrostu wynagrodzeń. Ale próbujemy podejść pod ten temat na najróżniejsze sposoby, bo ja się ogólnie z tą refleksją zgadzam, po prostu z tym, co pan wyraził. No po prostu tak jest, prosta matematyka. Jak ktoś ma niższą emeryturę, to procent od tej niższej emerytury jest kwotowo niższy niż procent od wyższej emerytury. Po prostu dzisiejsze uwarunkowania ustawowe nie pozwalają na taką na zróżnicowanie, ale na pewno będziemy dyskutować o tym na najwyższym kierownictwie politycznym. Dziękujemy serdecznie panu Romanowi. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Dzień dobry, panie premierze. Gratuluję. Cieszę się bardzo, że się do pani dodzwoniłam. Ja dzwonię ze Śląska i chciałabym pana premiera zainteresować takim bardzo ciężkim tematem, żeby pan premier zwrócił uwagę na pewne sieci franczyzowe w Polsce, gdzie pracuje ogromna rzesza ludzi, gdzie pracują ludzie ponad ludzkie siły. Nieraz już w różnych czasopismach, w internecie, w telewizji były programy na ten temat. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na rozliczenia VAT-u. I tutaj proszę się zainteresować, gdyby pan premier powołał sobie jakieś osoby, które wyliczyłyby w urzędach skarbowych w Polsce ilość pieniędzy, które ajenci sklepów spożywczych, to są takie charakterystyczne sklepy, w których się pracuje w każde święto, w każdą niedzielę. Teraz również będziemy pracować w Boże Narodzenie, będziemy pracować w drugi dzień świąt. Już pewnie pan premier wie, o co chodzi. I proszę zwrócić uwagę na upadki tych sklepów, na naszą plajtę. Z czym to się wiąże dla Skarbu Państwa? Między innymi to, że ajenci tej sieci zalegają na wiele tysięcy ZUS-u, wiele tysięcy VAT-u. W momencie, kiedy zamykamy naszą działalność, zostajemy z ogromnymi długami, z ogromnymi zobowiązaniami, z ogromnym strachem, co z nami, co z naszymi rodzinami.
wielu z nas przypłaciło to między innymi życiem, bo były samobójstwa. Był też program pani Jaworowicz swego czasu w telewizji. I proszę, panie premierze, niech pan zliczy tylko, to są miliony VAT-u, o które my prosimy potem, na przykład w przypadku 50 tysięcy VAT-u, rozratowany na 10 lat. A takich jak ja są tysiące, to jest 8 tysięcy oszukanych osób w Polsce. ZUS, który prosimy o umorzenia, prosimy o rozratowanie też na 10 lat. Proszę to zliczyć w skali kraju, proszę to zliczyć w skali budżetu i przyjrzeć się tej sprawie, ponieważ tak jak dość już jest tego wyzysku, tej niewolniczej pracy, tak chyba dość tych szwindli, które się wiążą z tą firmą. Tak. To są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują, ponad ludzkie siły. Tego nie reguluje żaden kodeks pracy, ponieważ byliśmy związani umowami cywilnymi. I tak powiem w imieniu właśnie tych 8 tysięcy poszkodowanych. Pomocy. Dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy panie premierze. Też dziękuję bardzo za ten taki mocny sygnał. My oczywiście mamy podzielone całą tą naszą gospodarkę też od strony branż i patrzymy na branżę franczyzobiorców i branże franczyzowe, zwłaszcza w obrocie detalicznym, i widzimy, że tam są te nieprawidłowości. Czasami rzeczywiście zawierane są umowy na zasadzie dobrowolności zawierania umów pomiędzy dużym podmiotem, który jest silny, ma swoich prawników i wykorzystuje słabość oceny prawnej, słabość taką społeczną, gospodarczą swoich kontrahentów. Więc zlecę na pewno, żeby odpowiedni zespół w Krajowej Administracji Skarbowej przypatrzył się temu tematowi, aby nie można było tutaj dłużej już oszukiwać tych mniejszych przedsiębiorców. I dodatkowo mogę też dodać, że pracujemy nad pakietem eliminującym zatory płatnicze, bo zwłaszcza dla małych firm, dla małych i mikrofirm to jest zmora, bo duża firma, która ma ogromną pozycję przetargową, często zmusza małą firmę do bardzo długich terminów płatności, 180 dni, potem w ogóle na przykład nie płaci, bo znajduje jakiś domniemany rzekomy defekt w produkcie, i to z kolei oznacza, że mała firma często pada z braku płynności, nie z braku z braku klientów, czyli tego, co jest najważniejsze w prowadzeniu usług czy działalności produkcyjnej. I ten pakiet antyzatorowy chcemy zaproponować do końca roku lub na początku przyszłego roku. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy? Piotr z Łodzi telefonuje. Bardzo proszę, panie Piotrze. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i pana premiera. No, cieszę się, że mnie spotkał zaszczyt rozmowy z panem premierem. Teraz przechodząc do rzeczy, chciałem się zapytać, czy nie byłoby możliwe, bo mamy olbrzymi dług, to jest tam pod 1 000 000 000 złotych podchodzi, znaczy jeśli chodzi o budżet. Odsetki Dokładnie. Od tego są straszliwe. Czy nie byłoby możliwe przerzucenie części tego długu na społeczeństwo, przerzucenie w tym sensie, żeby zadłużyć się tak jak na przykład w Japonii i te odsetki płacić społeczeństwu, bo banku w tej chwili jak się spotka lokatę na procent, półtora, to jest dużo, a my to też się rentuje, płacimy w granicach 4-5% tym instytucjom finansowym. To jest takie to główne moje pytanie, a tak pobocznie to chciałbym się nie zgodzić z panem, który telefonował proponując kwotową rewaloryzację rent emerytur, bo przecież te emerytury te wyższe nie wzięły się z powietrza. One się wzięły stąd, że ci ludzie przez 40 parę lat na przykład pracowali i odkładali dużo wyższe składki niż ci, którzy mają mniejsze. Także tu oczywiście dwoje, im więcej, gdzie jest dwoje Polaków, tam dwa zdania, no powiedzmy. Ale to prosiłbym tylko o odpowiedź ewentualnie na tą moją pierwszą. Dziękujemy panie Piotrze. Dziękuję. Pozdrawiamy Łódź, panie premierze. Proszę bardzo. Tak, tu pan Piotr miał akurat bardzo precyzyjne informacje, bo rzeczywiście nasz dług teraz sięgnął 1 000 000 000 złotych. Zresztą najszybciej zadłużali Polskę nasi poprzednicy niestety, bo przez 8 lat ten dług urósł z 511 miliardów do dzisiejszego 1 000 000 000, a tak naprawdę nasi poprzednicy, pewnie telewidzowie pamiętają,
skonsumowali, niestety tak trzeba powiedzieć, 160 miliardów z OFE. Więc jeśli to dodalibyśmy, to odziedziczyliśmy państwo zadłużone na 1 040 miliardów złotych, ale zmniejszając to o 160 miliardów, było to 880 miliardów złotych. Dzisiaj rzeczywiście po tych dwóch latach naszych rządów dług, łączny dług sektora finansów publicznych dochodzi do 1 biliona złotych. I bardzo ważne pytanie, bo oprócz tego, jak zadłużone jest państwo, kluczowym pytaniem numer dwa, a właściwie nawet numer jeden, jest to, kto jest w posiadaniu tego długu. I jeżeli jest tak jak we Włoszech, czy jak w Belgii, albo tak jak w Japonii w szczególności, że ten dług, ogromny zresztą tam, bo w stosunku do PKB w Japonii to jest 250%, we Włoszech to jest 133%, w Belgii 128%. Ten dług, a my w Polsce mamy 51%, czyli dużo niższy w proporcji do PKB. Jeżeli ten dług jest posiadany przez naszych obywateli, to przynajmniej odsetki, tak jak pan Piotr zaznaczył, trafiają do naszych domowych budżetów. Jednak problem polega na tym, że Polacy bardzo niechętnie inwestują w obligacje. Ja może wykorzystam to pytanie i bardzo dziękuję za nie, żeby zachęcić Polaków do inwestowania w obligacje. One są dostępne w oddziałach PKO BP, obligacje państwa polskiego do inwestowania, oprocentowane lepiej niż odsetki w bankach, więc proszę się nie bać, nie tylko nie ma się czego bać, ale to jest najpewniejsza inwestycja na świecie. Inwestycja, która lepiej się zwraca i która rzeczywiście uniezależnia nas od tego zagranicznego bardzo często inwestora. Bo dzisiaj to my, jeden z moich ministrów, który zresztą znakomicie wypełnia swoją funkcję, pan Piotr Nowak, jeździ po całym świecie i co robi? Sprzedaje polskie obligacje. Ostatnio był w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na antypodach, w Australii. Zresztą pytania, jakie usłyszał w Japonii, to były między innymi również takie dotyczące naszych relacji z Unią Europejską, a więc też również do Tokio dotarły te tamtamy jakichś tutaj naszych rzekomo własnych tutaj postulatów, prawda, na które Unia się nie chce zgodzić. Ale to jako ciekawostkę podaję, bo generalnie rzeczywiście Japończycy sobie z tym poradzili, ale tam ich rozwój gospodarczy przebiegał zupełnie inaczej niż u nas. My po prostu po 89 roku, jak powiedziałem, wyprzedaliśmy naszą gospodarkę. Dzisiaj 2/3 polskiego przemysłu jest w rękach zagranicznych firm. Ponad połowa polskiego eksportu to jest również eksport firm zagranicznych. Można się z tego cieszyć, bo przynajmniej zwiększa się eksport, a nie import, a import powodowałby, że rosłaby dziura w bilansie handlowym. No niemniej jednak porównywać się do Japonii jest bardzo ciężko dzisiaj, bo my jesteśmy takim krajem na dorobku, cały czas krajem, który ma wiele, wiele obszarów potrzeb, obszarów biedy również, mimo że z tej skrajnej biedy dzięki programowi 500+ i dzięki programom, naszym programom społecznym, których łączne kwoty przewyższają czterokrotnie wydatki naszych poprzedników. My z tej skrajnej biedy, to myślę, że w dużym stopniu wyprowadzamy polskie społeczeństwo, chociaż oczywiście ona gdzieś tam jeszcze cały czas występuje i powinniśmy ją, że tak powiem, tropić i eliminować, bo to jest coś strasznego. Natomiast klasa średnia, która może inwestować swoje oszczędności, ciągle jeszcze nie jakieś wielkie, ale inwestować, bardzo zachęcam do tego, co pan Piotr zasugerował, żeby inwestować w obligacje. No nie możemy nikogo przecież zmusić do tego, bo jest to wolny i demokratyczny kraj, ale bardzo gorąco namawiam, żeby inwestować w polskie obligacje. Panie premierze, bardzo dziękuję. Ta pierwsza część naszego spotkania dobiega końca. Bardzo gorąco dziękuję także widzom telewizji Trwam. Gościem rozmów niedokończonych był prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki. Bóg zapłać, panie premierze. Bóg zapłać, szczęść Boże, i dziękuję bardzo. Dziękuję również i państwu.